miłośnicy detailingu. Siemanko miłośnicy detailingu. Chcemy wam dzisiaj pokazać ciekawy produkt z naszego sklepu. Tak, kolejna promocja na naszym sklepie, tak jak już Dawid powiedział, Interior Brush Set. Jest to zestaw pędzelków do czyszczenia wnętrza. Zrobimy na to 15% rabatu od ceny detalicznej. Co mogę wam tutaj powiedzieć ciekawego na sam początek, że tam mamy pędzelek do czyszczenia tych niesfornych, czarnych elementów z wnętrza, ale to zaraz wam pokażemy w środku, więc chyba nie ma co przedłużać. A, jeszcze warto powiedzieć, że mamy kod rabatowy. Jest kod rabatowy, czy ogólnie tak. Zrobimy w promocji? Zrobimy. Kod czy rabatowy? Promocję czy kod rabatowy? Zrobimy promocję, żeby nie było tego wpisywania kodów rabatowych, po prostu zrobimy produkt dla każdego, bez żadnego właśnie kodu rabatowego, po prostu obniżymy cenę o 15%. Pędzelki wyglądają mniej więcej tak. Pierwszy jest do wrotów wentylacyjnych, do kratek wentylacyjnych, do pianobleków i do plastików do pędzelkowania, ale o tym, tak jak już Dawid powiedział, za chwilę, także możemy przejść do wnętrza samochodu. To tylko jeszcze pokazuje, jak bardzo nasze odcinki są robione na żywo, bo nawet nie ustaliliśmy w sumie, czy kod rabatowy, czy rabat ogólny. Rabat ogólny. Ale mam nadzieję, że szanujecie to i lubicie oglądać właśnie dlatego nasze odcinki. Zacznijmy może od opisu tych pędzelków. Bo pędzelki, każdy jest oznaczony innym kolorem i to nie jest po prostu zrobione tak, żeby ładnie było kolorowo, tylko opisane jest z tyłu zastosowanie poszczególnych pędzelków. Czyli tak, mamy żółty, zielony i czerwony. Czerwony, czyli ten, sobie odłożę tutaj. Prace zgrubne, na przykład wykończenie progów, pedały. No to czyli ten jest taki dosyć do takich dosyć ekstremalnych, że tak powiem, miejsc, tak jak właśnie pedały, czy nawet chociaż takie elementy, takie plastiki jak tutaj na desce rozdzielczej też śmiało można takim czymś czyścić, takim pędzelkiem. Następny pędzelek, no i to jest taki dosyć standardowy pędzelek, można go w sumie dostać. Każda firma ma w dostępie takie pędzelki, która oczywiście gdzieś tam produkuje akcesoria do czyszczenia wnętrza. Do tego taki mały pędzelek, mały, no z dosyć długim włosiem. No i tu jest to pędzelek przeznaczony do czyszczenia kratek wentylacyjnych, czyli sobie można przetrzeć kurze na sucho, czy też zamoczyć pędzelek w APC albo jakimś innym detergencie do czyszczenia. No i generalnie wyczyścić sobie w środku, później powietrzem wydmuchać albo zebrać jakąś mikrofibrą. No i oczywiście ten, który nas najbardziej tutaj interesuje, jest to pędzelek do pianobleków. Czyli mamy już tutaj przygotowane brudne, ładne pianobleki. Może zacznijmy najpierw od niego. Bo tak, zastosowanie też jest nie tylko do pianobleków, bo równie dobrze, tak jak mamy tutaj teraz wyświetlacz na przykład z mediów, no to możemy sobie go delikatnie odkurzyć i mamy na pewno gdzieś tutaj tą pewność, że nie porysujemy tego ekranu, czy też na przykład plastiki przysłaniające zegarki, też one są bardzo podatne na rysowanie, one też się rysują nawet podczas przecierania mikrofibrą, dlatego też pędzelek jest bardzo fajny do takich elementów. Także najpierw sobie przetrzemy, odkurzymy, że tak powiem. Później po takim odkurzeniu bardzo dobrze jest sobie dmuchnąć po prostu w pędzelek, żeby gdzieś ten kurz cały wydmuchać. Następnie dajemy sobie troszeczkę w pędzelek. Tak nawet możemy go dosyć mocno zmoczyć. I normalnie, standardowo, jak inne elementy, innymi pędzelkami, czyścimy po prostu. I później pamiętajcie tylko, żeby z takich miejsc, jak tutaj macie przyciski, tak, ja sobie na to pozwoliłem, wydmuchać. Bo mam tutaj właśnie pistolet z boku i sobie to śmiało wydmucham. Też za długo nie można tego pozostawić, żeby gdzieś ta piana głęboko nie weszła. No i wydaje mi się, że już wystarczy. Następnie zbiorę mięciutką mikrofibrą. No właśnie, pamiętajcie, że mikrofibra była mięciutka, bo to, że macie mięciutki pędzelek, to nie musicie jeszcze zepsuć później, na przykład jakąś twardą, starą mikrofibrą. No. Bardzo dużo osób robi wnętrze z użytymi mikrofibrami. Tak, jak widzicie, została mi pianka. Czyli bardzo łatwy proces. No Black Piano już było wcześniej porysowane. Poza tym nie wiem, kto sobie konfiguruje auto tak, żeby mieć właśnie piano blacki pod łokciem, czy właśnie tutaj w tunelu, albo na przykład na uchwytach do drzwi, no bo jednak wszyscy wiedzą doskonale, jak to się rysuje. No, ale czyli niestety... Mati, teraz to wygląda tak, że w nowych samochodach po prostu w standardzie już są takie piano blacki.
Dlatego, że jest to tanie w produkcji i wygląda efektownie w samochodzie, co nie? Efektownie, a dodatkowo też ktoś dba tutaj o naszą pracę, żebyśmy mieli co oklejać i zabezpieczać. Efektownie czy efektywnie? Teraz to już dobrze powiedziałeś, efektownie. Efektywnie to może być wykonana nasza praca. O, jest. Dobra, przejdźmy teraz może do czyszczenia kratek wentylacyjnych. Następnym pędzelkiem będzie pędzelek do czyszczenia wlotów wentylacyjnych, czyli do tak zwanych kratek. Możemy tak samo sobie jak w przypadku właśnie tego drugiego pędzelka, tego miękkiego, którego już te pokazywaliśmy, odkurzyć na sucho, jak i również psikniemy sobie trochę płynu w środek i możemy sobie głębiej gdzieś tam poczyścić. Oczywiście tutaj jest później problem, jeżeli nie mamy sprężonego powietrza, jest problem, żeby gdzieś osuszyć w środku te kratki. Dlatego dobrze się gdzieś tutaj zaopatrzyć właśnie może już nie w kompresor, ale byłem na przykład wczoraj z żoną w Actionie i znaleźliśmy litrowe puszki ze sprężonym powietrzem za 4 chyba tam 95 czy coś takiego. Ty do tego Actiona to się przeprowadź. Ja tam lubię jeździć, tam są fajne rzeczy czasami. Nawet karskie nawet. Ale nie, bo pojechaliśmy po doniczki, bo moja żona kupiła kwiatki w Biedronce. Pojechaliśmy do Actiona po doniczki. Mati nawet tujami z Biedronki całą chatę obsadził. No i teraz tak samo wydmuchujemy sprężonym powietrzem. I ostatni z całego trio, pędzelek do czyszczenia wszystkiego praktycznie, no oprócz tych elementów, które czyściliśmy przed chwilą tamtymi pędzelkami. Jest to twardy pędzelek. Jest to dosyć twardy pędzelek, który może być właśnie stosowany do progów, czy też nie wiem, deski rozdzielczej, czy kierownicy. Już nie mówię o samym oszyciu, bo to jest skóra, no to tutaj wiadomo, trzeba podejść z produktami typowo do skóry, żeby gdzieś tego nie uszkodzić, tym bardziej, że jest to kierownica, gdzie jest cały czas kontakt z tłustą ręką i cały czas się gdzieś to wyciera. No i co? No, bardzo proste zadanie. Taka sama w sumie zasada, jak we wszystkich innych pędzelkach. Lejemy sobie w środek i pędzelkujemy. Dobrze jest takie elementy jak progi, najpierw sobie odkurzyć albo wydmuchać powietrzem, żeby gdzieś tego brudu w tych szczelinach było troszeczkę mniej. Wtedy praca pędzelkiem będzie dużo łatwiejsza. No, it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for... I gotowe. Ty Wolverine, powiedz mi, o czym widzowie mają pamiętać i gdzie nadal trwa fajna promocja? Tak, promocja trwa dalej w porównywarce ubezpieczeń Mobi, czyli wchodzicie w link poniżej naszego filmu, tam wyskakują Wam okienka, wpisujecie swoje dane, dane swojego samochodu, klikacie dalej i wyskakują Wam oferty ubezpieczeń od najtańszej. Wybieracie jak najbardziej korzystną dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia macie cashback w wysokości 150 zł. Dodatkowo dostajecie link, który rozsyłacie w swoich przyjaciołach, znajomych czy też rodzinie. Jeżeli oni kupią ubezpieczenie przez ten link, na Wasze konto trafia 50 zł i łącznie możecie zgarnąć 2000 zł. Czyli już Wam się uzbiera przy samym zakupie ubezpieczenia, uzbiera Wam się 150 zł na zakup takiego zestawu, nawet w tej cenie kupicie sobie prawie dwa takie zestawy, a jeszcze dodatkowo za te osoby gdzieś tam polecone, dodatkowe 50 zł też, to możecie sobie takich pędzelków kupować tyle, że po prostu możecie nawet później nimi malować. To co, podsumowujemy. Wydaje mi się, że szybki odcinek, ale wielu z Was miało taką zagwóstkę w głowie, czym czyścić te czarne elementy przede wszystkim, żeby faktycznie tego nie rysować. No dzisiaj daliśmy Wam tak naprawdę gotowy przepis. Wiadomo, gdzieś tam odkurzyć delikatnie zawsze można jakimś pędzelkiem, piórkiem, ale żeby na mokro wyczyścić te pędzelki, to zawsze też się niektórzy zastanawiają, jak to zrobić, żeby nie porysować tego piano blacka. Wielu z Was się zastanawia właśnie, jak podchodzić do tych piano blacków, dlatego to jest odpowiedź na Wasze pytanie. Jest to pędzelek, który na pewno nie porysuje tej powierzchni. Tym bardziej, że wiadomo, jak mamy gdzieś tam zakurzony delikatnie mikrofibrą, przy pomocy właśnie jakiegoś dressingu możemy ten kurz zebrać, ale jeżeli mamy dosyć mocno zatłuszczone, zachlapane, gdzieś zaplamione, usyfione, zaklejone te pianobleki, no to jak najbardziej takim pędzelkiem możemy się wspomagać i mamy gwarancję, że on tych pianobleków nam nie porysuje. Tak samo ten jest bardzo fajny, to ten to wiadomo, to jest taki standardzik, nie?
A tak poza tym to jeszcze można próbować podchodzić z tym pędzelkiem do czyszczenia emblematów gdzieś tam na karoserii, jeżeli na przykład detailing sticky, tak jak ostatnio pokazywaliśmy też w odcinku, tutaj możecie gdzieś zobaczyć ten odcinek, no to też możemy sobie, nie wiem, czy kadru nie zabrać. Możemy się takim pędzelkiem wspomagać. No i ten jest też fajny do właśnie czyszczenia kratek wentylacyjnych. Dosyć sztywny. Bo myślę, że jeżeli przebrnęli przez ten odcinek, to już wiedzą, do czego mogą używać tych pędzelków. Tak, tak, ja wiem. Tylko że ten jest taki, po prostu jeszcze mówię, jaka jest różnica między nimi, bo tu jest ten włos taki dosyć prosty i on się nie zagina. Tym jakbyśmy próbowali faktycznie w te klatki wentylacyjne gdzieś wchodzić, no to się może na każdą stronę nam rozwalać. Nie? Też jeszcze pamiętajcie, bo Mati wam tego nie powiedział, że wiele pędzelków możecie łapać troszeczkę niżej, wtedy skracamy ten włos i też ten pędzelek działa inaczej. To taka już w sumie ciekawostka na sam koniec. Tak, dobrze to się, w szczeliny dobrze się wchodzi właśnie tak z zniesionym pędzelkiem, bo wtedy jest tutaj sztywniejsza ta końcówka. A jeżeli podobało wam się to, co przed chwilą Mateusz zrobił, czyli detailingowego Wolverina, weź Wolverine. Wolverine. No. Znajdziecie te pędzelki, sorry, że ci przerwałem, znajdziecie te pędzelki zawsze u nas w sklepie z 15% rabatem. Special for you, for us, for was. For was. Special for dobra, was. Poliglota. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję naszego kanału, czyli tam przycisk na dole, subskrybuj, dzwoneczek i kciuk w górę i lecisz, Mati, dalej, o czym widzowie mają czyli co, pamiętać. Pędzelki na www.detailingbulls.sklep.pl, znajdziecie link poniżej bezpośrednio do pędzelków. Pamiętajcie o naszym Facebooku, Instagramie miłośników detailingu, jak i Detailing Boys, Detailing Boys. Ostatnio ktoś do mnie dzwonił, jak coś tam przedstawicie, czy coś, jakiś kredyt mi chcieli dać i się mnie pyta, czy Mateusz Kobosko i czy właściciel firmy Detailing Balls. Wiesz, co są balls po angielsku? Nie bulls, tylko balls. Balls. No, ja mówię tak, balls. Także tym miłym akcentem widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Cześć.